Nazywam się Jerzy Janowicz, mam 29 lat i uprawiam najpiękniejszy zawód świata. Jestem tenisistą. Cześć Jurek. Witam. Chciałbym cię namówić, byś opowiedział mi dzisiaj o kilku najważniejszych dniach swojego życia. Ten program nazywa się Mój Pierwszy Raz, ale nie będzie dotyczył spraw stricte męsko-damskich, ale zapytam cię o kilka najważniejszych dni. Jest ci wygodnie? Jesteś gotowy? Może być. Woda stoi pod twoimi nogami, pij kiedy będziesz tylko chciał. To zaczynamy. Dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie. No to było po turnieju do 10 lat. To był turniej okręgowy. To był mój tak naprawdę pierwszy turniej, jaki zagrałem. Z tego, co mi się wydaje, była to hala w Zgierzu. Do dzisiaj chyba tam się nic nie zmieniło, bo pamiętam, że byłem tam 3 lata temu, 4 lata temu na zawodach zapaśniczych. Nic się tam nie zmieniło. Właśnie tam rozegrałem swój pierwszy turniej, miałem 8 lat, w finale przegrałem z Piotrem Madanowskim, on był rok o starszy ode mnie. No, w tym wieku jednak rok różnicy to jest duża różnica. Ten finał przegrałem i właśnie po tym turnieju była tam mała wzmianka w gazecie na mój temat. Ta gazeta gdzieś jeszcze w domu leży u rodziców? Duża szansa, że gdzieś tam jest pogrzebana w szafie u rodziców, tak. Dzień, kiedy pierwszy raz poczułem się na korcie niezwyciężony. Ja ogólnie jestem taką osobą dość mocno krytyczną, jeżeli chodzi o swoją osobę. Rzadko kiedy się potrafię sam pochwalić na tej zasadzie, że z reguły każdy mecz, jaki rozegrałem, sprawiał, że byłem z niego niezadowolony do końca. Ale były dwa takie mecze, dwa takie dni, gdzie czułem się, że tego meczu po prostu nie da się fizycznie przegrać. I rzeczywiście tak było. Był to mecz z Gilles Simonem w półfinale w Paryżu, w Bercy. I drugi mecz to był mecz z Nicolasem Almagro w trzeciej rundzie Wimbledonu. To były dwa mecze, gdzie czułem się, że nie ma opcji, żebym to przegrał. I wygrałeś. Tak jest. Dzień, kiedy zjadły mnie na korcie nerwy. Jak mam być szczery, nie było takiej sytuacji, żeby mnie nerwy zjadły dosłownie. Wiadomo, że były mecze, że się bardziej denerwowałem, nie denerwowałem. Ale nie było, ja nie jestem takim zawodnikiem, że przez nerwy na przykład byłem sparaliżowany na meczu i przegrywałem przez to. Na pewno dobrze znamy sytuację z Australian Open, historia How Many Times. Tam były nerwy, ale one mi pomogły i z reguły te nerwy mi pomagały, tak? Ja nie jestem takim zawodnikiem, że stres mnie zjada podczas meczu, więc z takiej sytuacji nie potrafię ci teraz na szybko wymienić. To How Many Times swoją drogą się do ciebie przykleiło, ale to chyba takie fajne hasło. Przykleiło się. No wiadomo, że tego typu rzeczy zdecydowanie lepiej są zjadalne przez i widzów, i przez dziennikarzy, tak? No bo takie historie są zdecydowanie bardziej klikalne, tak? Niż jakieś neutralne, smutne historie. No, był to wybuch takiej prawdziwej emocji, który tak naprawdę pomógł mi ten mecz wygrać, bo ja ten set przegrałem, ten pierwszy, gdzie była ta sytuacja, przegrałem set drugi. I wróciłem w 5 setach, a nie był to łatwy mecz, bo warunki były ciężkie, było ponad 41 stopni, graliśmy prawie 4,5 godziny i ja właśnie dzięki takiej mojej tej determinacji, tej takiej nerwowości udało mi się ten mecz wygrać. Dzień, kiedy pierwszy raz nie doceniłem na korcie rywala. Jak mam być szczery, to do dzisiaj mam w głowie jedną taką sytuację. Nie wiem, czy od tego momentu, czy po prostu tamtego dnia zdarzyło mi się troszeczkę zlekceważyć rywala.
I to była tylko i wyłącznie jedna sytuacja w moim życiu. Był to mecz juniorski na turnieju Eddie Herr w Stanach Zjednoczonych. Jest taki cykl turniejów juniorskich Eddie Herr i Orange Bowl. Orange Bowl był traktowany jako takie nieoficjalne mistrzostwa świata juniorskie. I właśnie ten Orange Bowl był poprzedzony tym turniejem Eddie Herr. I tam grałem z Henry Kontinenem. Taki mój dobry kolega, kolega tenisowy, który gra do dzisiaj debla. No i tam grałem z nim w pierwszej rundzie i tak pamiętam tą sytuację, że tak troszeczkę prześmiewczo do niego podchodziłem, tak lekceważąco. No niestety zostałem srogo ukarany. Przypominasz sobie ten mecz, czy przypominałeś go w trakcie późniejszej kariery, żeby jako pewnego rodzaju przestrogę? Jakbym był szczery, nie przypominałem sobie tego meczu pod takim kątem, żebym wyciągnął z niego wnioski, tylko bardziej sobie przypominałem go, że do dzisiaj mnie on tak pobolewa trochę, bo ja nie jestem takim zawodnikiem, że jednak lekceważy przeciwnika. No, to był chyba taki jedyny raz, gdzie zdarzyło mi się to. Nie żałowałem, no po prostu taki był dzień widocznie, że jednak bardzo lekceważąco do tego meczu podszedłem. I całe szczęście, że po tym meczu już nigdy takiej sytuacji nie doznałem. Dzień, w którym pierwszy raz płakałem na korcie z radości. No na pewno kojarzę kilka takich sytuacji. Jedna, która tak mocno mi zapadła w pamięci, to Paryż, Bercy 2012. I tam pierwszy raz popłakałem się po meczu z Marejem, z Andym. Wygrałem z piłki meczowej. Wtedy Andy był, jeżeli dobrze pamiętam, chyba drugą rakietą świata. No i tam te łzy same z siebie wypłynęły. No bo jednak ten rok 2012 był taki ciężki, jeżeli chodzi o moją karierę. Ciężki, jeżeli chodzi o moje życie, no bo jednak kariera była moim życiem. Nie znałem nic innego praktycznie poza tenisem. Finansowo byłem przyparty do ściany. No i takie zwycięstwo z takim zawodnikiem przed ponad 14-tysięczną publicznością na samej hali. Kilkaset tysięcy ludzi oglądających ten mecz na całym świecie, no, sprawił, że jednak ta mieszanka tego wszystkiego spowodowała, że no, nie potrafiłem powstrzymać łez. Co więcej, wygrałem ten mecz i kolejne łzy pojawiły się już w półfinale, czyli tak naprawdę dwa mecze później, gdy wygrałem właśnie z Gilles Simonem, no to tamte łzy już tak ciekły dużymi ilościami. I było to nawet pokazywane w kilku dość poważnych stacjach telewizyjnych na świecie, chociażby ESPN, czyli CNN było to pokazywane. Moja reakcja na wywiad zaraz pomeczowy, no wiadomo, że takie wywiady pomeczowe troszeczkę innymi regułami się mają, no bo po takim sukcesie, po takim meczu, po takim zastrzyku też gotówki, która na tamten moment była bardzo niezbędna, no te emocje wręcz eksplodowały, tak, i nie potrafiłem tego powstrzymać. Jest ten wywiad cały czas na internecie, oglądałem sobie go parę razy i no widać, że tam ten młody chłopak cieszył się z tego, co udało mu się osiągnąć. Dzień, kiedy pierwszy raz płakałem na korcie ze smutku albo złości? Też było kilka takich sytuacji, ale taka najbardziej, która mi przychodzi do głowy, to pamiętam, że byłem na jakimś turnieju, chyba na Słowacji. Nie jestem teraz pewien, gdzie to dokładnie było. Był to turniej challengerowy. Przegrałem 7-6 w trzecim, chyba to był czwarty mecz z rzędu, który właśnie przegrałem chyba 7-6 w trzecim. No i po tym meczu
No byłem jeszcze młodziutki, miałem, nie wiem, może 18-19 lat, nie więcej. No i po tym meczu dość mocno się tak troszeczkę, no nie tyle, że podłamałem, ale zasmuciłem, wyrzuciłem cały termobag za płot. Siedziałem sobie, pamiętam, na takim półwzniesieniu, patrzyłem sobie na ulicę. No i tak sobie popłakiwałem, no i po jakimś czasie rodzice do mnie podeszli, no bo jednak lubię ten taki moment kulminacyjny tego załamania, zdenerwowania, smutku, przebyć sobie samemu, tak? I rodzice wiedzieli, że nie podchodzi do mnie za wcześnie, jak się troszeczkę wyciszę, przemyślę sobie pewne rzeczy, to wtedy mogę normalnie z rodzicami porozmawiać, no więc sobie tam paręnaście minut sam posiedziałem, rodzice potem przyszli i tak to się skończyło. Dzień, w którym pomyślałem sobie, że być może moja kariera zbliża się do końca. No to też było parę takich dni. Na pewno jeden, tutaj już tutaj napomniałem, to był rok 2012, gdzie dostałem informację tak naprawdę przed sezonem od mojego sponsora, była to wtedy firma PPG, no, że mają dość duże problemy, mają kryzys i niestety będzie to umowa na ostatni rok, na ostatni sezon. Oczywiście się zgodziłem. No i wiedziałem od samego początku przed tym sezonem, że jeżeli mi się teraz nie uda wybić w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu, no to będzie ciężko z kontynuowaniem kariery. Co więcej, mój trener też o tym wiedział, bo mu po prostu powiedziałem, jaka jest sytuacja, że stawiamy wszystko na jedną kartę, albo w tym roku się wybijamy, albo no niestety duża szansa, że będziemy musieli odłożyć rakietę na kołek. No udało się wybić, nie ukrywam, że nie, bo jeszcze przed samym tym Paryżem, takim sławetnym, udało mi się wejść na pozycję top 70, więc jak na tamte czasy, no to była to pozycja bardzo fajna, nad którą można było różne rzeczy sobie nowe planować, więc teoretycznie finansowo byłem jako tako zabezpieczony na następny sezon, no bo wiadomo, że ta pierwsza setka jednak nie zarabia nie bywało jakich pieniędzy, mówię o tamtych czasach, bo teraz finanse też się zmieniły. Nie zarabia nie wiadomo jakich pieniędzy, ale jest w stanie sobie coś tam delikatnie odkładać i inwestować w siebie dalej. Całe szczęście, że pojawił się ten Paryż, no to tam już tak naprawdę ruszyłem cały ten młyn. Nie było od tamtego momentu żadnych problemów finansowych i mogłem sobie spokojnie kontynuować moją karierę. To ten jeden punkt. A ten inny moment? Inny moment. Na pewno jest to moment, o którym mi się rozmawia zdecydowanie ciężej, no bo konsekwencje tego ciągną się za mną do dzisiaj. No to na pewno kontuzja, jaką doznałem, jeżeli chodzi o kolano. No był taki okres w moim życiu, w którym no byłem taki troszeczkę podłamany, zniechęcony, zdruzgotany wręcz bym powiedział, no bo widziałem, że to kolano nie chce ze mną współpracować, nie chce się leczyć, nie pozwala mi wrócić do tenisa. Do tenisa, który tak naprawdę znam bardzo dobrze i tylko to potrafię robić na najwyższym poziomie. I taki życiowy kryzys właśnie związany z tą kontuzją pojawił się w 2016 roku. Tam pierwszy raz doznałem takiego szoku, ponieważ pierwszy raz moje życie zaczęło się toczyć bez tenisa, bez treningów, bez wyjazdów, bez turniejów, bez rywalizacji, gdzie przy moim charakterze, jak ja uwielbiam rywalizować, uwielbiam sprawdzać się, nie tylko pod takim kątem czysto tenisowym, ale też tak pod takim kątem życiowym. No nagle wszystko stanęło w miejscu. Więc tam w tym roku 2016 był taki moment, że i rzadko się kąpałem. Siedziałem na kanapie, nie robiąc praktycznie nic, mało jadłem,
To był taki okres, że było ciężko. Ale z czasem zacząłem stawać na nogi. Wszystko zaczęło się troszeczkę układać. Wróciłem do tenisa w tym 2016 roku. Starałem się przygotować na igrzyska w Rio. Zagrałem tam dobry mecz z ciężkim rywalem, jak na pierwszy mecz po długiej przerwie. No i co? No i ta kontuzja była taka delikatnie zaleczona, ale niedoleczona, tak? No i starałem się grać z tym bólem, starałem się przełamywać te takie blokady, że zmuszałem mój organizm do grania z tym bólem, co nie było mądre na dzień dzisiejszy, jak na to patrzę. No i znowu to samo się pojawiła, przerwa jeszcze dłuższa, no bo jak dobrze wiemy, przynajmniej ja dobrze wiem, ty może też wiesz, że miałem bardzo długą przerwę od tenisa. Nie grałem ponad 2 lata w tenisa zawodowo. Przeszedłem operację. No i tam podczas tego roku 2000 problemy się zaczęły, końcówka, no 2018-19. Miałem podobny stan takiego zniechęcenia, ale już wiedziałem, czego się spodziewać po tym, że doświadczyłem tego braku tenisa w tym 2016 roku i nie było mi aż tak ciężko, no bo mój organizm adaptował się do tej sytuacji bez tenisa. Już wiedział, jak na to zareagować. No i niestety, jak już wróciłem do tego grania, rozegrałem już w tym sezonie 3 turnieje, mamy koronę, więc jakaś siła odpycha mnie chyba od tego tenisa. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko pokonać. Dzień, w którym pierwszy raz skłamałem dziennikarzowi podczas wywiadu. Nie było takiego dnia, bo jeżeli nie chcę o czymś opowiadać, no to nie odpowiadam jakoś wymijająco, po prostu nie odpowiadam na dane pytanie. Więc nigdy nie było, przynajmniej ja sobie na dzień dzisiejszy nie przypominam takiej sytuacji, żebym kłamał w jakiejś sytuacji dziennikarzowi, no bo wydaje mi się, że brakuje takich szczerych wywiadów w dzisiejszych czasach. No dzisiaj mamy takie czasy, że wszystko musi być ładne, kolorowe, owinięte w złoty dres. No kiedyś te wywiady chociażby ze sportowcami były takie bardziej na luzie, tak? Ci ludzie byli bardziej otwarci, mówili, co myślą. No dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj poprawność polityczna nie pozwala. No trzeba mówić kolorowo. No mi się to nie podoba. Ja zawsze właśnie ceniłem tych zawodników, którzy mówili to, co myślą. Wiadomo, że się nie przekracza jakichś tam granic. Ale no, na przykład kojarzę taką konferencję prasową z Pete'em Samprasem, któremu zadano pytanie, jaka jest różnica pomiędzy tobą a Rafterem? On odpowiedział, no 14 wielkich szlemów. No dzisiaj taka odpowiedź nie ma miejsca, tak? Bo po takiej odpowiedzi ten sportowiec byłby mocno zmieszany z błotem. No to teraz szczerze. Dzień, w którym pierwszy raz znienawidziłem na korcie swojego rywala. No na pewno to był dzień turnieju Winston-Salem w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to była pierwsza runda. Grałem wtedy z Lukasem Rosolem. Mecz praktycznie bez historii, bo chyba wygrałem ten mecz 6-3, 6-2, ale zaraz koło kortu stał food truck, po polsku taki samochodzik z żywnością. Ale w Stanach takie food trucki są bardzo popularne, tak? No i on był podłączony do klimatyzacji. Ta klimatyzacja była naprawdę głośna. Ja się pytałem sędziego stołkowego kilka razy, czy jest jakaś szansa, żeby to wyłączyć. No bo w tenisie wiemy, no w tenisie musi być cisza. No jednak do tej ciszy jesteśmy przyzwyczajeni. Jeżeli parę metrów od kortu działa ci cały czas klimatyzacja na naprawdę głośnych obrotach, no to cię troszeczkę to irytuje, tak?
No po czym sędzia stwierdził, że niestety nie da rady, że pracuje nad tym, ale ciężko. Mecz się zakończył, no i Russell do mnie podszedł i zaczął coś mówić, że ty zawsze masz jakieś problemy. No i się zaczęło, że podszedłem do niego, zdjąłem okulary, bo zacząłem wtedy jeszcze grać, grałem wtedy w okularach, zdjąłem okulary, podszedłem do niego, wtedy złapał mnie sędzia, kolejny sędzia. No i od tamtego momentu się nie lubimy. Dzień, kiedy wygrałem mecz, którego nie miałem prawa wygrać. No to taki najbardziej znany i najbardziej i mecz, który odbił się największym echem, no to na pewno mecz z Andy Murrayem. Ja wtedy byłem klasyfikowany na miejscu 60, chyba 9. To była wtedy moja najwyższa lokata. Do tego turnieju w Paryżu zakwalifikowałem się chyba jako ostatni albo przedostatni. Na granicy, że jedna, dwie pozycje i bym się do tego turnieju w ogóle nie załapał. Przeszedłem w nim eliminację, wygrywając z dobrymi zawodnikami, bo pierwsza runda to był Florent Serra, bardzo dobry zawodnik, znany w takim tenisowym środowisku. Drugi to był Dmitry Trusunow, no znany taki zawodnik już nie tylko w środowisku tenisowym. Pierwsza runda Filip Kocheber, znana marka. Druga runda Marin Cilic. No i trzecia runda Andy Murray. No i przegrałem pierwszego seta, przełamał mnie. Pierwszy raz w turnieju, chyba przegrałem 5-7. W drugim secie przegrywałem już 5-4. Z przełamaniem Andy Murray serwował na mecz. Miał 40-30, czyli piłkę meczową. No i wiadomo, jeżeli przychodzi taki młodziak, no bo byłem młodziakiem wychodzącym z eliminacji, grający z numerem 2 światowego rankingu, zwycięzcą Igrzysk Olimpijskich i wtedy chyba już miał w kieszeni wygranego wielkiego szlema US Open, jeżeli dobrze pamiętam. To jeżeli ja, taki młodziak, właśnie gram z taką tuzą tenisową, no to szanse są niewielkie, tak? Tym bardziej przy sytuacji, gdzie nagle się pojawia piłka meczowa dla przeciwnika. Ale kontynuowałem. Ja mówiłem sobie, że ja wychodzę na ten kort zagrać dobry tenis. Jeżeli wygram, okej, biorę to. Jeżeli przegram, super. I tak genialny turniej. No i tak kontynuowałem krok po kroku. Byłem blisko, no ale jednak uciekał mi w tych ważniejszych momentach. No i tak spoglądałem na mojego trenera już przy tym ostatnim teoretycznie gemie, na mojego trenera. No i widziałem, że ani nie było zdenerwowania na jego twarzy, ani nie było złości, ani smutku, ani no nie było emocji. No. Cały czas mi dopingował, tak jakby wierzył, że jeszcze jest szansa to jakoś wygrać, tak? No i udało się. Przełamałem go, zagrałem dwie genialne wymiany w tym gemie. Udało mi się odłamać. Potem zagrałem świetnego tiebreaka. No i w trzecim secie absolutna dominacja z mojej strony. No czego no, tak naprawdę się nie spodziewałem parę minut wcześniej. To jest na pewno mecz taki, który no, pamiętam od A do Z. To widać. Każdą piłkę po kolei. Tak jest. Dzień, kiedy pierwszy raz przegrałem mecz, którego nie miałem prawa przegrać. Po części mam tak w głowie mecz finałowy z juniorskiego French Open, no bo też grałem w finale French Open, ale juniorskiego. I tam w drugim secie prowadziłem 5-0. No jak wiemy, no w tenisie, a tym bardziej męskim tenisie, no wtedy jeszcze juniorskim, no ale to był taki już półmęski tenis. Przewaga przełamania, no to jest już sporo, a przewaga dwóch przełamań jest już gigantyczną przewagą. Tym bardziej, jeżeli się ma 5-0 i do zamknięcia seta brakuje niewiele. No i przegrałem to i przegrałem cały mecz potem. A jeżeli chodzi o moje męskie rozgrywki,
nie miałem takiego meczu, że byłem przekonany na 900%, że ja ten mecz wygram. Bo z reguły do każdego meczu podchodziłem na takiej zasadzie, że okej, okay, jestem faworytem, powinienem to wygrać, ale nigdy nie miałem takich myśli, no poza tym jednym meczem na Edierze z Kontinentem, nie miałem takich myśli, że ten mecz na pewno wygram. I nie było też takiej sytuacji, że miałem jakąś ogromną przewagę i coś złego wydarzyło. Ale na pewno pamiętam mecz w Pucharze Davisa z Borną Coriczem. Graliśmy, chyba to była druga runda grupy euroafrykańskiej do playoffów do światowej. Czyli ważny mecz. Graliśmy z Chorwacją, Marin Cilic grał w składzie wtedy z Chorwacją. No i on, ten jeszcze wtedy dość nieopierzony, młody Coric, stawiał mi opory, gdzie oglądałem jego treningi i mówiłem, że powinien sobie z nim poradzić. Raczej mam na niego receptę, wiem co gra, wiem co powinienem grać i raczej nie powinno być większego problemu. No niestety problem się stworzył, zagrał lepiej niż sądziłem. No i tak z każdym przegranym setem sobie myślę, no kurczę, no nie, nie, nie przegram tego, no już bez jaj, nie mogę tego przegrać. No i to był taki mecz, gdzie przegrałem i potem sobie myślałem parę razy, jak ja to mogłem przegrać. Dzień, w którym pierwszy raz ze śmiechu nie mogłem dalej grać. Nie było takiej sytuacji, na pewno nie. Na pewno nie było takiej sytuacji. No bo jednak podchodzę do tych swoich meczów poważnie i jeżeli ja wychodzę na kort, no to staram się rozegrać każdy mecz na 100% możliwości danego dnia i nie było takiej sytuacji, żebym umierał ze śmiechu. No, były sytuacje, gdzie się śmiałem, podśmiewywałem, coś mnie rozbawiło, coś ja powiedziałem zabawnego, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żebym walczył ze śmiechem. Dzień, w którym pierwszy raz nie zmrużyłem oka na noc przed ważnym meczem. To był też kilka jest takich sytuacji, ale taka znana bardziej mi niż widzom czy dziennikarzom, no to była sytuacja, gdzie pierwszy raz awansowałem do finału challengerowego. To było Saint-Rémy we Francji. Miałem, który to był rok 2009. Awansowałem tam do finału i byłem tak podekscytowany tą sytuacją, że udało mi się dojść do finału, że naprawdę miałem duże problemy, żeby zamknąć oczy i się przespać tej nocy. Myślałem tylko i wyłącznie o tym meczu. Tylko nie myślałem o tym meczu na tej zasadzie, o kurczę, co to będzie, jutro gram finał. Tylko to było na zasadzie, o kurczę, ja chcę zagrać już ten finał teraz. Ja wychodzę teraz. Leję na ten sen, wychodzę stąd. Gramy ten finał teraz. Ja byłem tak zdeterminowany, tak chciałem ten mecz rozegrać, że po prostu nie mogłem spać. Na pewno kolejną taką sytuacją był mecz z Łukaszem Kubotem, ćwierćfinałowy na Wimbledonie. No bo jednak z rodakiem, ćwierćfinał, Wimbledon, no to ten mecz troszeczkę toczył się na innych zasadach, tak? To nie był mecz po prostu taki czysty tenisowy. To była taka rywalizacja pomiędzy generacjami, rywalizacja pomiędzy stylami, no i rywalizacja pomiędzy kolegami. Chcąc, nie chcąc, tak? Więc na pewno taka rywalizacja wygląda troszeczkę inaczej i te emocje też są zupełnie inne, zdecydowanie więcej stresu. No i przed tym meczem na pewno nie spałem za wiele. Myślałem sobie co chwila, co ja będę grał, jak ja będę grał, co będę robił, czy mu przeszkadzać, jak zdobywać punkty. No i uwierz mi, że ta noc nie była łatwa. Rano wyszedłeś zmęczony z pokoju, czy? Nie byłem zmęczony.
byłem podekscytowany, że to już dziś. Na pewno byłem zdecydowanie bardziej zestresowany tą sytuacją, że gram z Kubotem, niż chociażby dwa dni później z Andy Murrayem. Ale ja byłem takim zawodnikiem, jestem jeszcze, mam nadzieję, jestem takim zawodnikiem, że ja lubiłem wyzwania. Ja nie bałem się gry. Nie bałem się grać w tenisa, lubiłem ważne, ciężkie mecze. Chociażby taka sytuacja podczas Pucharu Davisa, gdzie dostałem pierwszy raz powołanie na Puchar Davisa, a wtedy dostać powołanie na Puchar Davisa to naprawdę było coś. To naprawdę było coś. Ja miałem 17 lat, dostałem powołanie na mecz z Białorusią. Wtedy w składzie mieli Maxa Mirnego. Na pewno musisz kojarzyć takiego zawodnika. Bardzo dobry singlista, wybitny deblista. No i ja taki dzieciaczek, chudziutki, szczuplutki, ale wysoki, w loczkach, wychodzące loczki spod mojej czapki z daszkiem, bo wtedy praktycznie każdy mecz grałem w takiej czapce Nike'a, tylko w niej grałem. Ja powiedziałem do chłopaków w szatni paręnaście minut przed meczem, ja ten mecz wygram. Ja ten mecz wygram. Oni, okej. Powodzenia, nie? Ja mówię, ja ten mecz wygram, ja wychodzę i go walę, normalnie. Wygrałem ten mecz w trzech setach i... No nie ukrywam, ale miny chłopaków z drużyny były bezcenne w tamtej sytuacji, ale... No ja lubiłem wyzwania i na pewno wyzwanie, jakim był Kubot w ćwierćfinale, będę pamiętał do końca życia. Dzień, w którym pierwszy raz poczułem, że jestem popularną osobą. No to tak naprawdę taki największy boom, który przyszedł, co najgorsze, nie stopniowo, tylko tak naprawdę zaatakował mnie znienacka dość z dużą siłą, no to był ten Paryż, tak, 2012 rok. Przeszedłem eliminację, jak już mówiłem. Wygrałem dwie pierwsze rundy, no i ten mecz z Murrayem. No i po tym meczu z Murrayem tak naprawdę wszystko się zaczęło. Spadło z ogromną siłą. Rodzice mi wysyłali filmy sprzed domu, jak kilka, jak nie kilkanaście wozów transmisyjnych stało przed moim domem i transmitowało tak naprawdę relacje z mojego domu, z rodzicami, co się dzieje u mnie. No i to trwało tak naprawdę przez parę dni, no bo po meczu z Murrayem jeszcze kilka dni tam siedziałem do finału. No i to był pierwszy raz, gdzie ta popularność tak naprawdę była na dużym takim, wręcz bym powiedział, za dużo tego było. Że ja byłem taką osobą, że ja lubiłem grać w tenisa. Ja wiedziałem, co mnie czeka, jeżeli ja zacznę osiągać sukcesy, ale ja nigdy nie lubiłem kamer, ja nie lubiłem za bardzo wywiadów. Wiadomo, że to trzeba robić, ale ja nie potrzebowałem tego do szczęścia. Ja nie byłem, dzisiaj się na to mówi, atencjuszem, tak? Ja byłem osobą, która po prostu uwielbia grać w tenisa i chce grać w tenisa. No i wtedy to tak mnie dość mocno zaatakowało i nie do końca potrafiłem sobie z tym poradzić, bo gdyby to stopniowo przychodziło tak, że wchodzę, zaczynam być coraz bardziej rozpoznawalny, ludzie mnie zaczynają powoli zaczepiać, no to jakoś bym się pewnie do tego przyzwyczaił. Ale ten Paryż to był taki cios, tak przyszło z ogromną siłą, i troszeczkę może nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Dzień, w którym usłyszałem zdanie, które zmieniło moją karierę, a może nawet moje życie. Może nie tyle, co zmieniło moją karierę albo życie, tylko było to zdanie, które pomogło mi przetrwać te trudne chwile związane z kontuzją. Były to słowa mojego trenera Guntera Bresnika, żebym się nie martwił, że tenisowo jestem tak dobry, że jeżeli się tylko wyleczę, to ja wrócę tam, gdzie byłem. To były takie słowa, że
troszeczkę zdjęło ze mnie taką presję, którą sobie sam nałożyłem, że ja chcę wracać już teraz, nie można czekać. To były takie słowa, które właśnie wprowadziły do mnie dużo spokoju. Zdjęły ze mnie tą chorą presję, którą sam sobie troszeczkę nakładałem i pozwoliły się skupić na trochę na rodzinie, trochę na samym sobie, a nie tylko i wyłącznie na tenisie, karierze i kolanie. To były słowa, które pozwoliły mi tak naprawdę wyjść z tego kryzysu, jaki miałem związany ze zdrowiem.